23 października, więc całkiem niedawno, została uchwalona ustawa o przymusowym leczeniu. Pretekstem było to, że kilkunastu tam obwiesiów wyjdzie na wolność teraz. W związku z tym ustawa wprowadza kategorię osób stwarzających zagrożenie. I te osoby niezawisłe są wskazane, takie osoby, przez tam komisję lekarskie, a tu lekarze się znajdą. Co do tego nie mam wątpliwości. Będą nieukłaganym palcem wskazywały te komisje niezawisłym sądom, kogo mają wsadzić do tych psychuszek. I tam jest przewidziany reżim więzienny, łącznie z użyciem środków przymusu bezpośredniego. Tak. To jest po prostu reżim więzienny normalny, ale bez... Jeszcze ci ludzie nic nie zrobili, tylko kategoria osób stwarzających zagrożenie, takie więzienia prewencyjne. No to jest przygotowanie, to jest jeden z instrumentów wojny z faszyzmem. Bo takiemu faszyście jednemu z drugim może być bardzo trudno udowodnić coś konkretnego, że on coś zrobił, prawda? Natomiast wystarczy, że się go oskarży, że stwarza zagrożenie. Druga rzecz. Projekt ustawy legalizujący tak zwaną bratnią pomoc. Projekt ustawy o użyciu formacji zbrojnych obcych państw, nawet spoza Unii Europejskiej, prawdopodobnie chodziło o Izrael, do tłumienia niepokojów w Rzeczypospolitej, na terenie Rzeczypospolitej. Najwyraźniej nasi okupanci uznali, i to trzeba przyznać, że tu może mogą mieć rację, że ponieważ to są ludzie młodzi, którzy jeszcze nie mają doświadczenia z przemocą, więc się niczego jeszcze nie boją. Jeszcze im nikt tam skóry nie wygarbował, więc się niczego nie boją. W związku z tym, a tu są sprawni fizycznie, zorganizowani, to dowiedli takich umiejętności organizacyjnych, może być ich trudno opanować. Przynajmniej w pierwszej fazie. W związku z tym nasi okupanci nie są pewni, czy sami by sobie dali radę. Więc na razie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wycofało ten projekt niby tu do dalszych prac. Nie ma żadnych dalszych prac. Ten projekt jest dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Chodzi tylko o odpowiedni moment. Jak ten. Zwracam uwagę, że o psychuszkach, za ustawą o psychuszkach głosowało 408 posłów ze wszystkich klubów parlamentarnych. Ze wszystkich, bez wyjątku. Także tu było porozumienie ponad podziałami. W związku z tym i teraz przygotowania, jak Państwo widzicie, trwają. I tylko jest jedna rzecz. Jeszcze chyba nie została podjęta decyzja. Jak się z tym będą rozprawiać? Czy obetną głowę temu ruchowi i wypalą to miejsce rozpalonym żelazem, żeby nic nie odrosło, jeszcze solą posypią? Czy też obetną głowę i przyprawią swoją? I taka kółeczka już jest przygotowana w postaci Instytutu Myśli Państwowej. Już pan Marcin Giewicz, pan Giewicz, już czekają, przebierają nóżkami, żeby się dać przyprawić.